13 lat kazał na siebie czekać, ale w końcu się udało. Jest! Mamy go w końcu. Panie, panowie, pragnę przedstawić państwu nikogo innego jak pana Alana Wake'a, który gości dziś w naszym programie. Legendarny autor bestsellerowych powieści grozy z Nowego Jorku zawitał do naszych skromnych progów. Coś zaiste niesamowitego. Zapraszam do oglądania. Alan Wake 2. Powiedzieć, że ta gra jest wielka, to nic nie powiedzieć. Nie wiem nawet za bardzo od czego zacząć, ponieważ już na wstępie wam zdradzę, że ten tytuł przekracza wszelkie granice i wychodzi poza ramy tego, co do tej pory pojmowałem jako grę wideo. Mnie osobiście kompletnie porwało, wykręciło i zaskoczyło. Spektrum emocji tak szerokie, że próba ubrania ich w słowa i wyartykułowania w tym materiale była nie lada wyzwaniem. No ale czego się nie robi dla tak wspaniałej publiki? Co nie, Alan? Sorry, what? Na nową odsłonę przygód naszego pisarza przyszło nam czekać aż 13 lat. Remedy Entertainment, czyli fińskie studio odpowiedzialne za wiele majstersztyków, jak choćby Max Payne, Quantum Break czy Control, nie spieszyło się z kontynuacją wydarzeń z pierwszej części gry. Nie ma zresztą co się dziwić, mieli ręce pełne roboty i choć pomysł na sequel Wake Up był, to wczesne koncepcje gry jeszcze z 2010 roku zostały anulowane. I wiecie co? Bardzo kurwa dobrze. Bardzo się cieszę, że nowy Wake wyszedł właśnie teraz. Dlaczego? O tym już za chwilę. Jako że Alan Wake 2 jest dziełem bardzo mocno opartym na narracji, w tym materiale starałem się zdradzić jak najmniej fabuły i doświadczeń czekających na gracza. Zawartość tego materiału to minimum, na bazie którego w ogóle o tej pozycji można mówić. Po 13 latach od wydarzeń z pierwszej części, która zakończyła się tajemniczym zniknięciem bestsellerowego autora, wracamy na północno-zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, a dokładnie do miasteczka Bright Falls i jego okolic. Miejsce słynące z kolorowych, drewnianych domków, potężnych masywów górskich i kontrastujących z nimi jezior. Wcielamy się w agentkę FBI, Sagę Anderson, która wraz ze swym partnerem, Alexem Casey, wezwani są w pobliże lokalnego jeziora Cauldron, by zbadać miejsce zbrodni kolejnej ofiary serii rytualnych morderstw. Misja nie wydaje się być niczym specjalnym. Miejsce zbrodni jest zabezpieczone przez lokalnych, głupkowatych stróżów prawa, mamy piękny, słoneczny dzień, cicha okolica, ptaszki ćwierkają. Co może pójść nie tak? Po wstępnym rozeznaniu okazuje się, że w okolicy grasuje podejrzany kult drzewa, a ofiara to nie kto inny jak były agent FBI, którego ostatni raz widziano 13 lat temu przy okazji tajemniczych wydarzeń, z którymi powiązany był nie kto inny jak Alan Wake. Bardzo szybko dowiadujemy się także, że Alan żyje i przez ostatnie 13 lat był uwięziony w mrocznym miejscu, z którego próbował się wydostać pisząc kolejne rozdziały swojej opowieści, mającej tajemnicze właściwości wpływania na rzeczywistość. Gra bardzo umiejętnie wprowadza gracza w swój gęsty, wciągający klimat, gdzie każda uzyskana odpowiedź namnaża nam w głowie kolejne pytania. Ciężko tu o chwilę spokoju, gdyż to co w jednej chwili uznajemy za normalne, bardzo szybko wywracane jest do góry nogami, wyprowadzając gracza z poczucia komfortu. Bardzo sprytnym zabiegiem twórców jest umiejscowienie rozgrywki na dwóch liniach fabularnych. Jednej z perspektywy znajdującego się w mrocznym miejscu Alana Wake'a, a drugiej śledzącej losy wspomnianej już Sagi Anderson. W pewnym momencie gra daje nam praktycznie pełną dowolność w kwestii kolejności ich rozgrywania, co z kolei rzutuje na to, jak te linie z czasem zaczynają na siebie nachodzić. W mojej ocenie samo istnienie dwóch linii fabularnych jest świetnym rozwiązaniem na zainteresowanie grą zarówno nowych graczy, jak i weteranów przygód Wake'a. W tym miejscu w sumie warto dodać, że by dobrze się bawić przy sequelu, wcale nie musimy przechodzić pierwszej części. Ta dodać nam może głębi historii, trochę więcej smaku, ale nie jest kompletnie wymagana, by cieszyć się tą nową, rewelacyjną historią. Grając Sagą, mamy do czynienia z detektywistycznym horrorem akcji, o ile w ogóle można to tak nazwać.
nazwać, bo szufladkowanie gatunkowe tej gry może jej tylko zaszkodzić. Naszym zadaniem jest odnajdowanie kolejnych poszlak w celu rozwiązania tajemnicy morderstw oraz zniknięcia Alana Wake'a. Przepytujemy miejscowych, dokonujemy obdukcji, idziemy tropem, który z czasem zaczyna się mocno rozgałęziać. Saga posiada niezwykłą umiejętność dedukcji dzięki miejscu umysłu, przestrzeni wyjaźni, które pomaga jej w organizacji poszlak niezbędnych do rozwiązania kryminalnych zagadek. Przyjmuje ona postać fikcyjnego miejsca, w którym bohaterka może przeglądać i analizować wszystko, co do tej pory odkryła. Co ciekawe, grając Alanem mamy dostęp do podobnej przestrzeni, z tą różnicą, że jego pokój poświęcony jest tworzeniu nowych scenariuszy i fabuły. I serio, jest to coś niesamowitego. Napotykamy miejsca, które możemy zmienić, przepisując scenariusz wedle weny twórczej. Jeszcze bardziej niesamowite jest to, w jak błyskawiczny sposób te zmiany powstają. Zero ekranu ładowania. Pyk i jest. Przemiany te stanowią swego rodzaju gry logiczne, gdzie musimy zdobyć inspiracje twórcze, wyszukując specjalne echa fabularne będące w różnych wersjach rzeczywistości. Tak, by w końcu przepisać fabułę pod swoje dyktando i móc kontynuować naszą historię. Nie mógłbym nie wspomnieć o specjalnym berle świetlnym, dzięki któremu Alan może kraść światło z jednego miejsca i niczym Dumbledore w pierwszej części Harry'ego dystrybuować je w innym, zmieniając przy tym otoczenie. Najnowszy Alan Wake jest grą o wiele straszniejszą od pierwszej części. Przeciwników jest mniej, ale to, w jaki sposób się poruszają, jakie odgłosy wydają, napędziło mi Pietra niejednokrotnie. Fajnie, że gra daje nam możliwość wykonywania uników, nawet kiedy jesteśmy powaleni na ziemi. W walce ważny jest też odpowiedni timing czy interpretacja ruchów wroga, by przewidzieć jego atak. Musimy także bardziej baczyć na nasze zasoby, czy to amunicji, czy baterii do latarki. Ich liczba w grze jest uboga, a przeciwnicy potrafią być bardzo upierdliwi. Jeżeli chcemy być dobrze przygotowani, to czeka nas rozwiązywanie napotykanych tu i ówdzie rymowanych zagadek z creepy laleczkami, czy otwieranie zamków skrytek pozostawionych przez... no właśnie, kogo? Gra daje nam do dyspozycji kilka różnych rodzajów broni, jak chociażby kusze, strzelbę czy race, które w efektowny sposób możemy wsadzić przeciwnikowi do ryja. Ot taki miły akcencik. Niejednokrotnie po pokonaniu jednej grupy przeciwników nie miałem już zasobów na ewentualność kolejnej potyczki. W sytuacjach, gdy przedzieramy się przez las i mignie nam kątem oka jakiś cień, możemy tylko wyłączyć latarkę i modlić się, by nas nikt nie dostrzegł. Przyznam się szczerze, że w paru momentach przełączyłem poziom trudności na tryb fabularny, bo czas naglił na pisanie scenariusza i... no dobra, dobra, po prostu się bałem, okej? Okay? Tak a propos cieni, to grając Alanem często mamy z nimi do czynienia. Problem w tym, że nie każdy chce nam zrobić krzywdę. Kiedy posiadamy ograniczoną liczbę baterii czy naboi na podorędziu, dochodzi do sytuacji, że zaczynamy popadać w paranoję, zastanawiając się, czy za chwilę nie zostaniemy dziabnięci w plecy przez jednego z nich. Chyba nigdy w życiu się tak nie cieszyłem na widok działającej żarówki jak w tej grze. To, jak czujemy się zaszczuci mrokiem, czy przebiega nas dreszcz po plecach od oddechu przeciwników, jest niesamowite. Swoją drogą to właśnie dobrze oświetlone miejsca często są punktami, w których poza odpoczynkiem i wytchnieniem od cieni możemy zapisać naszą rozgrywkę lub przenieść się do drugiej linii fabularnej. Pomimo stosunkowo małej liczby lokacji w grze, do których zresztą wracamy nie raz, nie dwa w czasie naszych przygód, są one napakowane zawartością. Taki zabieg dał twórcom gry możliwość doszlifowania każdej z nich do granic możliwości. Oczywiście zdarzają się niedoróbki tu i ówdzie, ale są one bardzo kosmetyczne i trzeba się naprawdę uprzeć, by je zobaczyć. Na budowę dziwnego, Twin Peaksowego klimatu w grze wpływa wiele rzeczy. Zacząć można od NPC-ów, którzy zdają się znać Sagę, jak gdyby była jedną z nich. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? W dodatku w lesie można znaleźć dziwne, zdające się być kompletnie od czapy pudełka śniadaniowe okraszone dziecięcymi rysunkami i pokolorowanymi kamyczkami. Do tego zajebiście dziwne reklamy braci Koskela. Did somebody call for a tour guide? Oh wow.
Tajemnicze notatki funkcjonariuszy agencji FBC, Federalnego Biura Kontroli zajmującego się wszystkim, co paranormalne. I no nie chcę wam wszystkiego zdradzać, ale serio, jest tego pełno. I pełno jest tych zajebistych kontrastów, tych dziwnych sytuacji z dziwnymi ludźmi. No bo co na przykład robi woźny z rzeczywistości Alana w barze, który odwiedza Saga, na scenie, śpiewając fińskie szlagiery? Kto wzoruje się na kim? Która rzeczywistość jest prawdziwa? Czy to Saga jest wytworem Alana? A może Alan nigdy nie istniał? Co jest prawdą, a co fikcją? Alan Wake 2 jest pokręconą jazdą bez trzymanki. Dobrze ilustruje to choćby następujący przykład. Alex Casey, fabularny partner głównej bohaterki Sagi, jest odgrywany przez Sama Lake'a, człowieka odpowiedzialnego za fabułę gry, użyczającego twarzy Maxowi Payne'owi i do tego będącego bohaterem opowieści Alana Wake'a. W dodatku w grze mamy Toma Zane'a, producenta filmowego, który ekranizował dzieła Wake'a. Fikcja miesza się tu z rzeczywistością na każdym kroku, skutecznie burząc czwartą ścianę, sprawiając, że gracz zaczyna zastanawiać się, czy sam nie jest elementem układanki. Gdy przygotowywałem ten materiał, nie wiedziałem od czego zacząć, miotałem się i gubiłem. Czułem się niczym Alan, próbujący wydostać się ze swej mrocznej rzeczywistości. Warto w tym miejscu rozwinąć to, jak twórcy wspaniale posługują się różnymi formatami artystycznymi w celu prowadzenia narracji. Czy to przebitki śledztwa detektywistycznego Alexa Casey, bohatera książek Alana Wake'a, czy mnóstwo umiejętnie wykorzystanych momentów live action z udziałem prawdziwych aktorów, czy to, jak wykorzystane są piosenki fińskich muzyków przy końcu rozdziałów. W mrocznym Nowym Jorku, będącym miejscem akcji ścieżki Alana, wszędobylskie graffiti czy neony podsuwają nam podprogowo wszelakie wiadomości, są częścią narracji, dają wskazówki, podpowiedzi, nakierowują gracza w sposób bardzo naturalny i zupełnie jakby twórcy dokładnie wiedzieli, jak zareagujemy w danej chwili. Pięknie to gra i pięknie się to przeżywa i chce się bez opamiętania zagłębiać coraz bardziej w tę króliczą norę. Oczywiście najnowszy Alan Wake nie jest grą idealną i nie ustrzegł się paru niedociągnięć. Co prawda grałem w wersję przedpremierową, której sporo błędów miało wedle twórców być załatanych popremierowym patchem, ale ciężko mi stwierdzić, co dokładnie się zmieniło. Parę błędów, które wyłapałem szczególnie przy początku gry, to problemy ze spadaniem przez podłoże, podwójne polskie napisy czy blokujące się drzwi. Na przestrzeni 20 godzin zabawy byłem zmuszony do reloadu stanu gry może ze 3 razy. Czy to deal breaker? Na to musicie odpowiedzieć sobie sami. Wierzę jednak, że w obecnym stanie gra nie powinna sprawiać zbyt wielu kłopotów w tej materii. Aha, jeszcze a propos bolączek, to jest jeszcze temat wymagań sprzętowych. Muszę potwierdzić chodzące po internecie głosy. Najnowszy Alan jest sprzętożerny. Ja z moim RTX-em 3070 i Ryzenem 5 mogłem pozwolić sobie jedynie na 1080p i średnie ustawienia, by w ogóle cieszyć się z płynnej rozgrywki. Całe szczęście gra wygląda zjawiskowo nawet w takiej odsłonie i nie zrażałbym się podejściem: jak nie pójdzie na ultra, to nawet nie odpalam. Wszystko jest podpompowane mistrzowską grą światła i cienia, którą Remedy wyciągnęło na kolejny poziom. Ta gra jest tak piękna, że brakuje mi ochów i achów. Refleksy świetlne zachodzącego słońca, prześwitujące przez genialnie odwzorowaną roślinność, kałuże odbijające klimatyczne otoczenie, drewniane domki, kamloty. Kurde, no nie, wiem, taka niby... Kurwa, ja wtedy robiłem ten... Freestyle, no. Kurde, ja wiem, to wszystko takie niby normalne, ale zobaczcie to, jak wygląda w Alanie Wake 2, błagam. A jak tak gra brzmi! Boże, tak umiejętne wykorzystanie piosenek na koniec rozdziału nadaje tej grze niesamowicie filmowy, czy może bardziej serialowy klimat. Dużo zresztą zapożyczeń ze świata teatru, sztuki. W grze jest sporo do czytania. Kolejne manuskrypty Wake'a znajdowane przez Sagę, wszelkie poszlaki i dedukcje. To wszystko sprawia, że Alan Wake 2 momentami jest nie tyle interaktywnym filmem, co interaktywną książką. Ba! Sztuką teatralną. Bohaterowie są wielowymiarowi, ciekawi i nawet w formie cyfrowej niesamowicie ludzcy w swych ekspresjach, mimikach czy ogólnym zachowaniu. Warto zaznaczyć, że Alan Wake 2 jest niejako potwierdzeniem tego, że gry Remedy dzielą to samo uniwersum. Mnogość smaczków obecnych w grze to niemalże hołd dla ich fanów. Sama obecność biura FBC zdaje się być pierwszym i najważniejszym argumentem za tym idącym. Fajnie? No fajnie. Nie mogę się doczekać tego, co przed nami, bo to, co przeżyłem w okolicach Bright Falls, z pewnością będę wspominał jeszcze przez lata. Czy najnowsza produkcja Remedy to przyszły klasyk? Jeszcze jak?
Ta gra przetarła szlak w sposobie narracji wykorzystywanym w grach wideo i życzyłbym sobie, by więcej twórców miało jaja i odwagę na tak eksperymentalne podejście do tematu. Alan Wake 2 jest grą niezwykle ambitną, wychodzącą poza schematy, mieszającą formaty narracji czy czerpiącą z szeroko pojętego artyzmu pełną gębą. Powtarzam, zamykanie jej w ramach jednego gatunku byłoby niesprawiedliwe i bardzo szkodliwe. Z gry wylewa się wręcz specyficzna aura, która na pewno przypadnie do gustu fanom takich seriali jak Twin Peaks, True Detective, Dark czy Dziełom Kinga. Zaznaczyć należy przy tym, że wszystko w tej grze jest przemyślane i pomimo masy zwrotów akcji, mnogości wątków i ich abstrakcyjności, twórcom udało się wszystko tak spiąć, że gracz się nie gubi, a wizja gry, jej narracji jest klarowna i niesamowicie wciągająca. Wydaje mi się, że jest to jedna z tych produkcji, których każdy musi doświadczyć osobiście i na swój własny sposób zinterpretować. Sztuka nie jest zero-jedynkowa i w tym tkwi jej piękno. Wszystko w życiu ma swoje miejsce i czas, czy tego chcemy, czy nie. A najnowsze dzieło Remedy to moim zdaniem najlepsza wersja rzeczywistości, na jaką mogliśmy liczyć. Do zobaczenia po drugiej stronie lustra.